Witam Was. Dzisiaj przedstawię Wam historię rodziny Todd. Skład, w której wchodzili 47-letni Anthony, jego żona 42-letnia Megan oraz trójka ich dzieci. 13-letni Alexander, 11-letni Tyler i 4-letnia Zoe. Oraz piesek Breeze. Tworzyli oni szczęśliwą rodzinę. Megan i Anthony dbali o dzieci. Dobrze się dogadywali. Wyjeżdżali razem na wspólne wakacje. Niczego im nie brakowało. Tony Todd był fizjoterapeutą, który przez prawie dekadę prowadził własną klinikę fizjoterapii w Colchester w stanie Connecticut. Family Physical Therapy. I bardzo dobrze mu szło. Miał wielu klientów. Poza tym był osobą towarzyską. Tak naprawdę prawie każdy mieszkaniec Colchester wiedział, kim on jest. Nie tylko przez zawód, jaki wykonywał, ale także przez to, że był osobą niezwykle pomocną. Kiedy tylko ktoś go o coś poprosił, on nie odmawiał. Tak właśnie był postrzegany. Anthony często też zgłaszał się na ochotnika jako trener młodzieżowej piłki nożnej, a także pracował z niepełnosprawnymi dziećmi. Fizjoterapią interesowała się także jego żona Megan, z którą był związany od czasów studiów. Megan uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Sacred Heart, i podobnie jak jej mąż, została fizjoterapeutką oraz instruktorką jogi. Przez pewien czas pracowała wraz z Anthonym w ich wspólnej klinice. Jednak kiedy na świat przyszły ich dzieci, to od tego momentu czas spędzała z nimi w domu i tam też je uczyła. Po kilku latach mieszkania w Connecticut, rodzina Toddów przeniosła się do Celebration na Florydzie. Anthony Todd kontynuował pracę w klinice w Connecticut, i co tydzień odwiedzał rodzinę. Według Anthony'ego w 2017 roku Megan zaraziła się boreliozą po ukąszeniu kleszcza podczas wycieczki do Disney World. Następnie cierpiała na napady depresji, stała się bardziej powściągliwa i ograniczała też kontakty z innymi ludźmi. Tak naprawdę po przeprowadzce cała rodzina stała się bardziej wycofana. Byli zupełnym przeciwieństwem siebie z czasów, kiedy mieszkali w Connecticut. Ponieważ tam byli aktywni, często widywali się z sąsiadami, wspólnie organizowali różne imprezy, zabawy, a w Celebration tak naprawdę nie mieli z sąsiadami żadnego kontaktu. Czy miało to jakiś związek z depresją Megan? No tego naprawdę nie wiadomo, bo to, że miała depresję, to są to słowa tylko Anthony'ego. Tak do końca nie wiadomo, jak było. Bo poza tym wydawali się tworzyć szczęśliwą rodzinę. Anthony dosłownie po prostu podobno przepadał za swoimi dziećmi, bardzo je kochał. Nic nie wskazywało na to, że mogło być inaczej. Ale przed rokiem 2019 można było zauważyć, że w ich życiu zachodzą jakieś zmiany, niekoniecznie dobre. Przynajmniej w życiu Anthony'ego. Przybrał na wadze, zdiagnozowano u niego cukrzycę i zaczęły się problemy. W listopadzie 2019 roku pracownicy Family Physical Therapy, czyli kliniki należącej do rodziny Todd, zaczęli dzwonić do pacjentów, aby poinformować ich, że Anthony ma pilną sprawę rodzinną i musi lecieć na Florydę, aby być z żoną. Jednak jego nieobecność stawała się coraz dłuższa, a mała przerwa przerodziła się w kompletne zamieszanie. Pacjentom zmieniono terminy wizyt, ale i tak nie doczekali się leczenia, mimo iż za nie zapłacili. Nikt też nie wiedział, gdzie Anthony jest i kiedy wróci. Ostatecznie pracownicy, nie wiedząc, co mają zrobić, bo sami nie wiedzieli, gdzie podziewa się Anthony, powiedzieli, że przychodnia będzie zamknięta do pierwszego dnia nowego roku. W grudniu 2019 roku krewni rodziny Todd bezskutecznie próbowali się z nimi skontaktować. W końcu udało im się nawiązać kontakt z sąsiadami na Florydzie. Ale oni twierdzili, że też ich nie widzieli. Sąsiedzi myśleli, że pojechali do Connecticut na Boże Narodzenie. To wszystko było dziwne. Bliscy zaczęli się niepokoić, aż nagle ciocia Megan otrzymała od niej SMS-a, w którym kobieta napisała, że zamierzają odwiedzić miasto St. Augustine i że nie będą mieli przy sobie telefonów. Później dodała, że cała rodzina jest chora i nikt z nich nie będzie mógł rozmawiać przez telefon. Ciotka nie wiedziała, co ma o tym sądzić. Nie podobało jej się to. Czuła, że coś jest nie tak. Tym bardziej, że więcej SMS-ów od Megan nie otrzymała.
Natomiast napisał do niej Antoni, by poinformować ją, że właśnie dotarli do St. Augustine. Od tego momentu nie można było się już z nimi skontaktować. Ich telefony były wyłączone. Nie wiadomo było, gdzie jest Antoni, gdzie jest Megan i gdzie są dzieci. 29 grudnia siostra Toniego zadzwoniła do biura szeryfa na Florydzie, prosząc o sprawdzenie, czy w ich domu jest wszystko w porządku, czy z ich zdrowiem jest wszystko dobrze. Kiedy na miejsce przybyła policja, zauważyła, że rolety są zaciągnięte, światło zgaszone, drzwi zamknięte. Nie było też widać, by w domu ktoś się znajdował i nic z tym nie zrobiono. Tak naprawdę nie sprawdzono, czy wszystko z nimi dobrze. Tak mijały dni i nadal była cisza. Rodzina Todd jakby zapadła się pod ziemię. 10 stycznia siostra do niego ponownie zadzwoniła na policję. Powiedziała im o tym, że już od długiego czasu nie ma z nimi kontaktu. Że tak naprawdę nikt z rodziny, znajomych nie wiedział, nie mają pojęcia, gdzie oni się podzieli. Nawet osoba, u której wynajmowali dom, odezwała się, ponieważ zalegali z czynszem. Otrzymali nawet nakaz eksmisji, który został im dostarczony 26 grudnia, ale wiadomo, że ten nakaz eksmisji pozostawiony na drzwiach wyjściowych pozostał nietknięty. W tym samym czasie do biura szeryfa zadzwoniła jeszcze jedna osoba. Był to ktoś z FBI. Okazało się, że Tony był objęty śledztwem w związku z oszustwami w służbie zdrowia. Rzekomo obciążając Medicaid dziesiątkami tysięcy dolarów za wizyty, które nigdy się nie odbyły w roku. Medicaid to państwowy program pomocy socjalnej w Stanach Zjednoczonych dla osób i rodzin, których dochody nie są wystarczające, aby zapłacić za opiekę zdrowotną. Tak więc w tej sprawie było prowadzone śledztwo przeciwko Antoniemu. Wiadomo, że Antoni Todd ostatni raz był widziany przez rodzinę, nie mówię tutaj o jego żonie i dzieciach, 22 listopada 2019 roku. A dzień wcześniej miał właśnie spotkanie z władzami federalnymi w związku z dochodzeniem w sprawie jego działalności w zakresie fizjoterapii. Wtedy podobno miał przyznać się do kradzieży tysięcy dolarów od Medicaid i prywatnych ubezpieczycieli. W tamtym momencie nie został jednak aresztowany, gdyż sprawa wymagała dokładnego zbadania, dowodów itd. Natomiast Antoniemu zaczął palić się grunt pod nogami. Powiedział też śledczym, że ma zamiar odwiedzić rodzinę na Florydzie, ale wkrótce wróci. Jak już wiemy, było to oczywiście kłamstwo, ponieważ gdyby to była prawda, to każdy by wiedział, gdzie on się znajduje. Tak naprawdę nie miał zamiaru wrócić, miał inny plan. Śledczy jednak o nim nie zapomnieli. I w styczniu 2020 roku informacja, że z rodziną Todd nie można się skontaktować, dotarła także do FBI. Wtedy jeden z agentów, który badał działalność Todda w Connecticut, zaniepokoił się i poprosił biuro szeryfa na Florydzie o zlokalizowanie fizjoterapeuty. W ten oto sposób służby, w tym FBI, 13 stycznia przybyły do rezydencji Toddów w Celebration na Florydzie z zamiarem aresztowania Toniego za niestawienie się. Co ciekawe, drzwi otworzył im sam Tony Todd. Usiadł na kanapie w salonie i odpoczywał. Wydawał się taki słaby, zmęczony. Mówił jakoś niespójnie. Zapytany, gdzie jest Megan i dzieci, odpowiedział, że Megan śpi na górze, a dzieci prawdopodobnie śpią w domu przyjaciół. Kiedy agenci weszli na górę, pierwszą rzeczą, na którą zwrócili uwagę, był zapach. Ale nie było to nic przyjemnego. Zresztą to, co tam odkryli, zszokowało ich wszystkich. Tak jak mówił Antoni, znajdowała się tam Megan. Lecz kobieta nie żyła. Leżała w łóżku. A obok, na materacu, znajdowały się dzieci. Wszyscy byli martwi. Ciała najwyraźniej leżały tam przez dłuższy czas, prawdopodobnie tygodnie. Znajdowały się w zaawansowanym stanie rozkładu. Z kolei pies rodzinny, Breezy, leżał martwy na podłodze w swoim legowisku w głównej sypialni. W tym momencie oczy śledczych skierowały się, wiadomo, na Antoniego. A on powiedział im, że chciał popełnić samobójstwo, zażywając Benadryl, znany również u nas pod nazwą difenhydramina. Jest to lek przeciwhistaminowy polecany często w przypadku alergii, nierzutów nosa czy alergicznego zapalenia spojówek. W Polsce najczęściej występuje w postaci tabletek, kropel do oczu lub nosa, a także w preparatach przeciwbólowych lub ułatwiających zasypianie. Jeśli środek ten zażywany jest zgodnie z przeznaczeniem,
Uznaje się go za bezpieczny i nie ma przeszkód przed podawaniem go w przypadku uczuleń. Problem pojawia się jednak wtedy, jeśli go przedawkujemy. W nadmiernej ilości może doprowadzić do halucynacji, senności, napadów drgawek, nudności, spowolnienia akcji serca, udaru, zawału, poważnego uszkodzenia mózgu, a nawet śmierci. Tak więc ten oto środek zażył Anthony, jak twierdził. Dlatego też funkcjonariusze zabrali go do pobliskiego szpitala na badania. Tam przyznał się do zamordowania swojej rodziny. Później te zeznania zmienił. W związku z czym postawiono mu 4 zarzuty morderstwa pierwszego stopnia i 1 zarzut okrucieństwa wobec zwierząt. Podczas śledztwa i późniejszych sekcji zwłok ustalono, że cała rodzina została zadźgana nożem po odurzeniu Bena Joel'em. W przypadku 4-letniej Zoe nie mogli być tego pewni. Jej ciało było tak małe i rozłożone, że nie udało się oficjalnie ustalić przyczyny śmierci. W maju 2020 roku Tony zadzwonił do swojej siostry i powiedział jej, że nie pamięta okresu od grudnia do aresztowania w połowie stycznia, mimo że przebywał w domu przy ciałach zamordowanej rodziny przez 2,5 tygodnia. Twierdził, że jest niewinny i nie pamięta, że przyznał się do zbrodni. W liście do ojca napisał, że jest w 10 000% niewinny zbrodni i opisał swoją miłość do rodziny. Później zrzucił całą winę na żonę, na Megan. Według niego to Megan zamordowała 3 ich dzieci oraz psa, po czym popełniła samobójstwo na jego oczach. Według niego zrobiła to, co zrobiła, między innymi przez problemy, z którymi się zmagała, czyli depresję, boleriozę, historię poronień i nie tylko. Jednakże rany kłute wszystkich członków rodziny, w tym samej Megan, wskazywały na to, że nie mogła tego zrobić. Megan nie popełniła samobójstwa. Były na to dowody, ale Anthony i tak upierał się, że to jego żona za wszystkim stoi. Twierdził, że kiedy pewnego dnia wrócił do domu, zastał Megan na szczycie schodów. I kiedy zapytał ją, gdzie są dzieci, odpowiedziała, że teraz, kiedy jesteś w domu, będzie im dobrze. Zaczęła narzekać na apokaliptyczną wizję, którą miała i inwazję, która miała nastąpić. Więc zabiła dzieci, by uwolnić ich duszę. Według Tony'ego ratowała je. To były jego zeznania. Twierdził też, że po wyjściu z więzienia planuje założyć fundację non-profit w imieniu swojej rodziny. Proces Tony'ego Todda rozpoczął się we wrześniu 2021 roku. Podczas procesu wyświetlono nagranie wideo przedstawiające przesłuchanie Tony'ego przez policję. Był to dowód na to, że później zmienił swoje zeznanie. Wtedy nie obwiniał już tylko żony za to, co się stało, że to nie tylko ona miała apokaliptyczne wizje i nie tylko ona chciała unicestwić rodzinę. Stwierdził, że razem zawarli pakt śmierci. Przemówiło to do niej i do mnie również, zbawienie i życie wieczne. On także chciał ocalić duszę swych dzieci. Wyjawił też, że w noc morderstwa dał rodzinie Benadryl na uśpienie. I najpierw zabił swoją 4-letnią córeczkę, Zoe. Położył jej po prostu ręce na ustach, przyłożył poduszką i tak trzymał, aż dziewczynka udusiła się. Następnie przyszła kolej na 13-letniego syna, Aleksandra. Dźgnąłem go, a on zaczął kopać, próbował wstać, próbował się turlać. Zasłoniłem jego nos, usta. On dalej kopał. Ruszał się, aż w końcu przestał. Następnie dźgnął i udusił 11-letniego Tylera. Po czym, jak zeznał Tony, jego żona powiedziała mu: jeśli mnie kochasz, możesz to zrobić. Chcę być z moimi dziećmi. Zasugerował więc, by wzięła Benadryl, zanim ją zabije. Co zrobiła? Później jedyne, co pamięta, to przebudzenie w więzieniu. Wiadomo też, że każda z osób została zabita w innym miejscu, ale już po wszystkim ciała zostały umieszczone właśnie w głównej sypialni i do zbrodni doszło przed Bożym Narodzeniem, co oznacza, że Anthony mieszkał z martwymi członkami rodziny od tygodni. Tylko nikt o tym nie wiedział, ponieważ żadna osoba w tamtym czasie ich nie odwiedzała. Nikt też choćby na siłę nie próbował sprawdzić, co się z nimi dzieje. Tak więc wersją Tony'ego było to, że on wspólnie z żoną zaplanowali zamordowanie dzieci, po czym Megan poprosiła go o to, by
ją również zamordował. Ale te wszystkie jego twierdzenia nie pokrywały się z dowodami. Nic nie wskazywało na to, że tak było, że Meghan była w jakikolwiek sposób zamieszana w zbrodnie. Wręcz przeciwnie, wszystko wskazywało na to, że to Anthony dopuścił się tych morderstw. To on zabił swoją rodzinę. A dlaczego to zrobił? Otóż wygląda na to, że nie mógł sobie wyobrazić życia w więzieniu, ani tego, jak to będzie, kiedy jego rodzina dowie się o oszustwie ubezpieczeniowym. Więc wybrał tchórzliwą drogę i zamiast tego wymordował całą swoją rodzinę. I tak koniec końców stało się to, czego najbardziej się obawiał, czego nie chciał. Nie chciał spędzić reszty życia w więzieniu, nie chciałby o jego oszustwach ktokolwiek się dowiedział. Tymczasem o sprawie było bardzo głośno i czekało go więzienie. Uznano, że jest prawdziwym psychopatą i nie ma wyrzutów sumienia za swoje zbrodnie, ponieważ ciągle kłamał, chciał chronić siebie. Sąd nie miał żadnej wątpliwości co do jego winy. I 14 kwietnia 2022 roku Anthony Todd został skazany na 4 następujące po sobie wyroki dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Został także skazany na rok więzienia za zabicie psa. Zatem przebywa ciągle w więzieniu i nigdy na wolność nie wyjdzie, ale to nie wróci życia jego rodzinie. Wrócę jeszcze do oszustw, jakie dopuścił się Anthony. Otóż to, że Anthony pobierał od pacjentów opłaty za opiekę, której nigdy nie otrzymali, zostało tak naprawdę ujawnione w kwietniu 2019 roku. I dochodzenie wykazało, że Anthony przeznaczył nadwyżkę pieniędzy na opłacenie domu rodzinnego w Celebration oraz na wycieczki do Disney World. Zaciągnął także dodatkowe pożyczki od firm w Nowym Jorku, które pozwały go za niespłacenie należności. W sumie Anthony Todd miał ponad 100 tysięcy dolarów długu. Wiadomo, że on zmieniał zdanie, mówił, że jest niewinny, ale ostatecznie ustąpił i przyznał się do oszustwa. Śledczy uważają, że Meghan Todd i dzieci nie miały pojęcia o oszustwie, ponieważ nie były zaangażowane w ten biznes. On po prostu wszystko trzymał w tajemnicy. Nie chciał wyjawić rodzinie, że ma długi, więc wolał ich zamordować. Dodam Wam jeszcze na koniec pewną ciekawostkę. Jak to się mówi nieraz, niedaleko spada jabłko od jabłoni, albo jaki ojciec, taki syn. I coś w tym chyba jest. Ponieważ ojciec Anthony'ego Todda, Robert Todd, został aresztowany w lipcu 1980 roku i oskarżony o wynajęcie jednego ze swoich byłych uczniów do zastrzelenia i zabicia własnej żony, Lorety, w celu poślubienia jego kochanki. Anthony Todd miał wtedy zaledwie 4 lata i był świadkiem ataku na swoją matkę. Widział broń, widział tego gościa, widział wszystko, powiedział Robert Todd, ojciec Anthony'ego. Z akt sądowych wynika, że mężczyzna, który strzelił, powiedział organom ścigania, że Robert Todd zaoferował mu $800 za zabicie kobiety, którą Todd określił jako nianię. Niedoszłemu zabójcy surowo nakazano, że ma skrzywdzić tylko Loretę. Nikogo poza nią. I mimo iż Anthony wszystko widział, jemu krzywda się nie stała. Co więcej, Loreta przeżyła atak, mimo iż kula trafiła ją w głowę. Później jej życie potoczyło się dobrze, podobnie wyszła za mąż. A Robert Todd został uznany za winnego usiłowania zabójstwa, spisku i nagabywania. Z akt sądowych wynika, że Robert Todd złożył apelację, która została odrzucona. W więzieniu spędził 5 lat. Potem on i jego syn nie rozmawiali ze sobą przez wiele lat. W pewnym sensie zrezygnowałem z roli ojca, powiedział, dodając, że wkroczył ojczym jego syna i był w dużej mierze przywódcą. Nie miałem żadnego udziału w jego wychowaniu. Spójrzmy prawdzie w oczy, dodał Robert Todd, który cały czas wierzy Anthony'emu, swojemu synowi, i uważa, że jest niewinny. Każdy ojciec by to zrobił. I tak właśnie kończy się ta historia. Szokująca historia. Ciężko uwierzyć w to, że z pozoru kochający mąż, ojciec był w stanie dopuścić się czegoś tak strasznego, tak po prostu, bo był oszustem. Bo ścigało go FBI. Czym jego rodzina sobie na to zasłużyła? Co chciał tym osiągnąć? Wszystko to nie mieści się w głowie.
Ciekawa jestem, jakie wy macie na to spojrzenie. Czy macie na to, co się stało, jakieś wytłumaczenie? Przerażające jest to, do czego ludzie są zdolni. I tak naprawdę każdemu może się coś podobnego przytrafić, bo przykładów takich jest wiele. Lecz nie powinno to mieć nigdy miejsca. W tym przypadku zginęły niewinne osoby, niewinne dzieci. Czym one sobie na to zasłużyły? To jest przerażające. Zginęły z rąk własnego ojca, którego kochały, któremu ufały, który był dla nich całym światem. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tej strasznej historii. Czekam oczywiście na wasze komentarze. Pozdrawiam was wszystkich. No i do usłyszenia.